Bardzo się cieszę, że dla telewizji Ragem Fakty i dla czytelników mogę przekazać bardzo serdeczne słowo pozdrowienia i słowo życzeń z naszego seminarium duchownego w Świdnicy na progu nowego roku. Mamy dzisiaj 11 stycznia, a więc ciągle jesteśmy na początku nowego roku. Rok się jeszcze nie zestarzał, dlatego jeszcze jest potrzeba obdarowywania się życzeniami noworocznymi i właśnie czynię to z wielką satysfakcją i radością i przekazuję właśnie tym mediom, które mnie zapraszają, ich odbiorcom, a więc telewidzom i także czytelnikom bardzo takie ciepłe, serdeczne powinszowania noworoczne. Życzę dobrego zdrowia duchowego i fizycznego. Życzę radości, pokoju, miłości, a więc tych darów, które przyniósł na świat Jezus Chrystus. I życzę, żebyśmy tą atmosferą Bożego Narodzenia, atmosferą radości, miłości, żyli cały rok 2016. Szczęść Boże.